Mamy sobie w lewo za płotek. Tutaj ostatnio tu byliśmy, kupiłem dla widza na zlecenie. To ma grubsze, to może być kabrio jakieś. To ma grubsze sztuki. Kupiłem dla pana widza tutaj ostatnio Volvo V60. O, albańskie myśli. Nieuczesane. V60 z 20 roku. Za klasę odpowiednią. No tylko grube tematy, nie ma chudych. Idę szukać Volvo T8. Napisała do mnie Wicka, bo wyczaiła, nie wiem, który... Dobry. Wicka wyczaiła. Tak jest, tu jesteśmy. Wyczaiła T8 Volvo. Ale już go nie widzę. Ale nie. T8 jest zainteresowana ceną. Nie, nie. Ale wy się uczcie, że luksus w życiu to nie wszystko. Tak, nie ma. Nie ma tego Volvo niestety. A czekajcie, coś stoi. To może być ten T8. Piękny, zielony, w nowej budzie. D4, niech ujęty to nie ten. T8 sprzedany. Niestety nie widzę Volvo T8 oznaczonego. Nie widzę. Nie widzę D4, D3, T5. Nie ma T8, bardzo mi przykro. Rączki całuję, zdrowia życzę. Volvo T8 wersja. Okazało, że się z Wicką nie skompatybilniśmy. To było XC60 na filmie zeszłotygodniowym, a nie V60. Napisałem Wicce, może akurat będzie chciała XC60 zamiast V60 klasycznej. Tu pan sprzedawca ma naprawdę napchane różnych typów. Tak jak wspominałem, kupiliśmy ostatnio V60 20 rok z przebiegiem 112 tysięcy w wersja, uwaga, inscription, czyli wiecie, co mam na myśli. Jak nie wiecie, sobie pogulajcie. Ła, ha, 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 żarcik, dobry. Już, bez paniki, bez mordobicia. Nowość. Na miasto, w prądzie. Zobaczysz, że dwa miejsca, tutaj idziemy dalej. Małe do zdobycia, duże do zdobycia. Została ostatnio Meriva, ale już jej nie ma. A ładna stała. Piękna stała skubaniutka. Poszła w pizdu do świata. Kolor. Albo nie tu? Może tutaj. GTC. Fiesta weselajna. Fiesta nowa. ST piękna. Fiesta Meriva. Jest Kedik. Jest. Kurde, raz się idzie i nie widzi, a jak wracasz, to widzisz, nie? Ciężko, szedłem, nie widziałem go, jak tu stoję, tak jak mówisz. Nie widziałem dziada. Manualna. Nie mów, że nie ma klimy. Ekonomik to jest klima, taka. Bał Jarek jaki? Piątka. Live ten długi, co? Kedy Life w piątym roku. Musi być diesel, zobaczmy. Czy to jest diesel? Benzyna, żeby ci obestrało. Trzy kedyki. Jak szukam diesla, halo? Szukam diesla, to... Kuźma, trzy benzyny dzisiaj. Gangsterka jakaś. Proszę państwa. Tu są piękne, ładne rzeczy. To są ładne rzeczy. Są
takie tańsze na wprost. Jeden taki jest w kącie z droższymi. Możemy zobaczyć. Taki jest też plac z tyłu, duży jeden. A szedł do roboty tym. Będzie rowerem jeździł. Może go burza złapać. Prognozy mówiły, że będzie hit. No i masz pan. Masz pan hit. Proszę Państwa, teraz przekraczamy płot od Alika. I wchodzimy do innej rzeczywistości. Chociaż tu Alika też taki staruszek. Ale... O, patrz pan. Setka? Setka, no. A w napędach? No gdzieś, by tu nie stała. Podniesiona panorama, że tak się wyrażę. Na zimówce. Setka to nie są już jaja. Co? Setka to nie są żarty. To nie A4, to jest A6 prawie. To właśnie była ta inna rzeczywistość. Starsze fury. Jest to ściągnik rolniczy marki. Nie wiadomo jakie, ktoś pierwszy musi przejść, bo nas tu zmiażdżą chłopaki. Ani Zetor, ani Ursus. Chevrolet podobny jak się nazywa ten Opel Frontera. A to Chevrolet jakiś tam hambaramba. Dobra, tu jest się wymercedesił majster. Majster się wymercedesił. O kurczaki, jak się porobiło. Jak ja zawsze miałem autka tańsza, to 19 rok. 19. 1,6 litra diesel, da się wiarę? 2 litry diesel? 1,6, cholera. A pod maską Peugeot. Pod maską Peugeot albo Dacia, czyli to samo w sumie. No i idziemy dalej, Golf benzynowiec. Prawie jak cabrio. Prawie, no. Ja byłbym za. Golf Plus. Automat 11, 1.6 MPI. Raczej nieosiągalne. Manualna MPI 1.4. Pu, 1.4 FSI. Co pan zrobisz, co pan zrobisz? Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie Ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla Was wszystkich. Zdrowia.